baza z danymi 533 milionów użytkowników Facebooka została skompromitowana i wyciekła do sieci. Taki komunikat pojawił się w kwietniu 2021 roku. Czy to pierwszy raz? No chyba nie. Jedziemy. W ramach 10 największych naruszeń danych, 3 z tych wycieków były w firmach technologicznych, a 4 dotyczyły ujawnienia poufnych danych. Dla przykładu T-Mobile w sierpniu potwierdził, że ujawnione zostały dane prawie 48 milionów użytkowników. W Polsce chyba najsłynniejszym jest wyciek informacji o ponad 2 milionach klientów portalu Morele.net w 2018 roku. Z kolei we wrześniu ubiegłego roku w Tauronie wykryto podatność, w wyniku której można było w panelu klienta zobaczyć nie swoje dane. No i ostatnio, bardzo głośny przykład Wojska Polskiego, gdzie ujawniono indeksy materiałowe związane z wyposażeniem armii. A zatem dzieje się. A jak to jest z nami, małymi? Coraz chętniej dzielimy się w sieci swoimi danymi. Kupując kurtkę lub buty w korzystnej cenie, podajemy w nieznanym sklepie dane osobowe, dane swojej karty płatniczej, adres zamieszkania, e-mail, numer telefonu. Czasami zakładamy konto, a zdarza się, że omyłkowo wyrazimy zgodę na przetwarzanie naszych danych w celach marketingowych. I wtedy nie możemy opędzić się od spamu. Ofiarą takiego wycieku danych może paść przedsiębiorstwo, firma, korporacja oraz instytucja publiczna, a nawet prywatna skrzynka pocztowa polityka. Ups. Ale jak do tego doszło? Nie wiem. A właściwie wiem, bo ataków są dwa rodzaje. Pierwszy, zewnętrzny, czyli źli cyberprzestępcy hakują nasze zasoby. Drugi, wewnętrzny. Ktoś z naszych zaufanych ludzi kopiuje dane i sprzedaje je do konkurencji lub wystawia do internetu, na przykład jako formę zemsty. Co zawierają bazy, które można znaleźć w odmętach internetu? Login, hasło, adres e-mail, adres zamieszkania, PESEL, listę kontaktów, metadane, lokalizacje, numery kart płatniczych, zdjęcia, a więc ogromny katalog, który mogą wykorzystywać cyberprzestępcy. Jak sprawdzić, czy nasze dane uległy kompromitacji? Pierwszym sposobem jest ciągłe monitorowanie poczty w poszukiwaniu wiadomości od ofiary. Organizacja, która miała problemy z bezpieczeństwem, jest zobowiązana do poinformowania swoich użytkowników. Drugi sposób to portal Have I Been Pwned, założony przez Troya Hunta, który gromadzi bazy, które historycznie wyciekły i weryfikuje, czy znajdują się w nich nasze dane. Jak można bronić się przed wykorzystaniem naszych danych? Wszystkimi metodami, o których słyszysz w tej serii, czyli uwierzytelnianie dwuskładnikowe, wykorzystanie silnych haseł przechowywanych w menedżerze poświadczeń, niewyrażanie zgód marketingowych. Jeśli zarządzasz organizacją, zrób wszystko, aby właściwie zabezpieczyć swoją infrastrukturę. Skanuj swoje zasoby w poszukiwaniu podatności. Korzystaj z rozwiązania klasy DLP, Data Leak Prevention oraz UTM, Unified Threat Management. Rób regularne audyty bezpieczeństwa i ucz swoich pracowników o świecie cyber. Tego nigdy za wiele. Subskrybuj ten kanał i pamiętaj, nie tylko odnoszenia czapki.